Czy smak ryby można popsuć? To wszystko zależy od tego, co zdefiniujemy jako smak, bo tak naprawdę ja, być może przez to, że 10 lat w Portugalii spędziłem, tam jest kuchnia bardzo prosta i tak naprawdę ryby podaje się wyłącznie opruszone solą i polane oliwą. Rzadko kiedyś tam pojawiają jakieś sosy, więc dla mnie zepsuciem ryby jest na przykład polanie i sosem, no bo wtedy to już ryba ma bardzo delikatny smak i to wtedy tuszuje, że tak powiem, ten naturalny smak ryby. Ale oczywiście to jest kwestia gustów i każdy w posiłku z ryby doszukuje się czegoś innego. Jeżeli ktoś lubi, żeby ten sos, że tak powiem, spełnił jakąś taką funkcję wypełniacza smaku, to jak najbardziej ma to uzasadnienie. Ale jeżeli chodzi o samo psucie ryby, takie klasyczne, wydaje mi się, że najczęstszym błędem jest przeciągnięcie ryby, czyli trzymanie je w obróbce termicznej zbyt długi czas. Wtedy mięso ryby traci całą wilgoć, staje się lekko gumowate, suche i po prostu moim zdaniem nie ma wtedy przyjemności z jedzenia ryby. Ryby tłuste przyrządza się szybciej niż ryby chude. Wszystko zależy od grubości kawałka. Jeżeli mamy wysoki filet, no to on będzie dłużej potrzebował, żeby... Zresztą tak jak z mięsem zwierząt lądowych. Tak naprawdę musimy to wszystko, że tak powiem, mając ten kawałek mięsa, oszacować, jaki czas będzie mu potrzebny, więc no nie ma takiej standardowej metody oszacowania, że tą rybę robimy tyle. Ale generalnie trzymajmy się takiej zasady, im krócej, tym lepiej. Jest kilka takich wskaźników, które pomogą nam się w tym odnaleźć, jak chociażby taka półprzezroczystość mięsa ryby. Zazwyczaj ryba surowa ma taki lekko półprzezroczysty kolor. W momencie, w którym ona się staje całkowicie biała i nieprzezroczysta, to jest ten moment, w którym powinniśmy ją zdjąć z patelni. Jeżeli na przykład przyrządzamy filety, na co warto zwrócić uwagę, to na bąbelki pojawiające się na tej wierzchniej części skóry ryby. Mamy, załóżmy, filet na patelni, kładziemy go na patelni i w momencie, w którym u góry zaczną się pojawiać takie bąbelki białe pękające, to znaczy, że w tym momencie powinniśmy rybę zdjąć z patelni, bo ona już jest ugotowana. To są bąbelki albuminy i oznaczają nam, że mięso ryby w środku już zaczyna wysychać. Gdybyśmy się mieli sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, co spotkamy w polskich sklepach, zazwyczaj mamy dwa gatunki, krewetkę tygrysią i krewetkę białonogą. To są dwa intensywnie hodowane gatunki krewetki z mórz ciepłych, z tropikalnych, przeważnie z Azji i Ameryki Południowej. I one zazwyczaj trafiają do nas już obrane. Nie są w całości. Jest to najczęściej już taki ten całe to mięso wyciągnięte z pancerzyka, czyli ono nie jest chronione przez pancerz, jest już wstępnie ugotowane, ma różowawe zabarwienie. Ja generalnie takich krewetek nie uznaję za produkt warty uwagi kulinarnej, bo to jest krewetka, która została pozbawiona smaku. I my ją, teraz jak ją wrzucimy na patelnię, możemy ją co najwyżej zalać jakimiś egzotycznymi sosami sojowymi, nie wiem, jakimiś tam papryczkami i tak dalej. Ona sama w sobie nie jest nośnikiem smaku, bo cały smak jest zamknięty pod skorupą. Moim zdaniem, przygotowując krewetki do obróbki termicznej, powinniśmy używać surowych krewetek. Jak nie mamy świeżych, to mogą być rozmrożone, ale powinny być surowe i całe w pancerzyku. I wtedy w tym pancerzyku wrzucić się na patelnię, bo ten pancerzyk działa, że tak powiem, intensyfikuje smaki w środku, te soki się kumulują w środku i to wszystko potem ma ten smak krewetki. Moglibyśmy naszą kulturę jedzenia ryb sprowadzić do ryb słodkowodnych, których mamy w Polsce, no tak naprawdę, jeżeli chodzi o przedział gatunkowy, wcale niewiele. Plus do tego mamy kilka ryb typowych morskich, takich właśnie jak śledź chociażby. Ale Bałtyk to jest takie trudne morze, o niskim zasoleniu, o niskiej wymianie wód, o niskiej zawartości tlenu. I to też nie jest morze, które moglibyśmy określić jako takie morze pełnowartościowe, pełnosłone, pełne morskiej różnorodności. I to jest, no i dlatego, że tak powiem, nie jest to produkt bardzo natywny dla naszej kultury kulinarnej. Te ryby zawsze gdzieś tam stały z boku, ale nigdy nie były tak naprawdę dużą częścią tego, co jedliśmy. Ale ludzie podróżują, zwracają uwagę, tak jak wspomniałem, za każdym razem bardziej na uwagę na jakość, na świeżość produktu. No i tutaj się pojawiają te ryby.